Chciałbym jak najserdeczniej wszystkich zaprosić na ten kongres ewangelizacyjny, który będzie miał miejsce w Skrzatuszu od 28 do 31 maja i będzie poświęcony właśnie ewangelizacji wsi. To jest już trzeci kongres serii tych kongresów Nowej Ewangelizacji. Tym razem jednak wyjątkowo ukierunkowany do tej rzeczywistości którą zazwyczaj mało się zajmujemy. Myśleć o tym skarbie ukrytym w roli, bo taki jest tytuł właśnie tego kongresu, to pokazywać na to, że wieś ma swoje znaczenie, że ta duchowość wiejska ma też swoją wartość, i że chociaż wieś jest ogromnie zróżnicowana od, od najbardziej w um, umieszczonej, czy jakby zurbanizowanej formy życia, jaką można znaleźć na wsi, aż do czysto wiejskiej, to jednak mimo tego trzeba właśnie też zwrócić uwagę na, na człowieka mieszkającego na wsi i na jego potrzeby duchowe. Ta religijność wiejska i pobożność ludowa z nią związana potrzebują Pogłębienia, i to jest też celem właśnie tej, tej nowej ewangelizacji. Ona ma dotyczyć na razie tylko okolic skrzatusza, wszystkich tych wiosek znajdujących się dookoła skrzatusza, ale sam kongres powinien zgromadzić właśnie przede wszystkim proboszczów środowisk wiejskich, potem także członków parafialnych lat pasterskich tych właśnie wiejskich parafii. Ale w sumie nie jest to tylko kwestia, która by miała dotyczyć e, sensu stricte wsi. Również ludzie z miasta, którzy mają swoje korzenie wiejskie, a takich jest większość, no w, e, powinni też zainteresować się tymi sprawami, jak dzisiaj właśnie żyć prawdą Ewangelii i prawdą Sztu świętego w naszych dzisiejszych okolicznościach. Zwłaszcza. Zwłaszcza teraz, gdy mówimy o tych przygotowaniach, też i do jubileuszu Chrztu Polski, czyli praktycznie do odnowienia w sobie teraz, nie w historii, nie w przeszłości, nie w, w, w wpatrywaniu się w przeszłość, ale właśnie do teraźniejszości, w której musimy się odnaleźć jako chrześcijanie, ludzie stojący blisko Chrystusa którzy nie zakończyli swojej drogi duchowej na Chrzcie Świętym, tylko ją rozpoczęli. Więc serdecznie zapraszam i, i myślę, że jak największe uczestnictwo ludzi zaangażowanych będzie potwierdzeniem tego, że wysiłki organizatorów i, i sam cel, jaki został postanowiony temu, temu wydarzeniu, wart jest spełnienia.